Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przed wami 10 ciekawostek, których nie wiedziałeś o KFC. Zapraszam. Mam nadzieję, że odcinek wam się na tyle spodoba, że zostawicie łapkę w górę, a jeśli dobijemy 10 tysięcy łapek w górę, to od razu zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. Miłego oglądania. Czy wiedzieliście o tym, że tylko dwie osoby na świecie znają dokładny przepis na to, jak przyprawić kurczaki z KFC? W przepisie używane jest 11 ziół i przypraw, ale ich dokładne odmierzenie i rodzaj odgrywa tutaj bardzo duże znaczenie. Receptura chroniona jest za betonowym włazem w specjalnym sejfie z czujnikami ruchu oraz kamerami bezpieczeństwa działającymi przez całą dobę. Wszystko po to, by zabezpieczyć żółtą kartkę papieru, na której jest dokładny przepis na kurczaki. Na samym początku sieć KFC nie była siecią fast foodów. Dlaczego? Ponieważ zanim KFC wkroczyło na rynek, fast food był synonimem hamburgerów i frytek, a kurczak był zwykłym obiadem domowym lub daniem, które jadło się w restauracjach. Smażony kurczak nie był uważany za fast food, ponieważ jego przygotowanie nie było wcale szybkie. Smażenie jest bowiem powolnym i starannym procesem, a nawet przygotowanie kurczaka, który jest smażony w głębokim oleju, może zająć do 15 minut. Ciekawym faktem jest to, że pułkownik Sanders wcale nie wymyślił nazwy KFC, pomimo iż był pomysłodawcą idei tworzenia takich pysznych kurczaków. Nazwa Kentucky Fried Chicken została wymyślona przez malarza zatrudnionego przez jednego z pierwszych franczyzodawców Sandersa. Jego historię poznacie w dalszej części odcinka, więc bądźcie uważni. Ten sam człowiek stworzył słynne powiedzenie It's finger licking, które w 2011 roku zostało zamienione na to, które wszyscy obecnie znamy, czyli so good. Nazwa restauracji została skrócona w 1991 roku, kiedy to dyrektorzy uznali, że się jej wstydzą. Wszystko przez to, że na początku lat 90. był wielki boom na zdrową żywność, a nazwa fried, czyli smażony, okazała się być kłopotliwa. Ile zapłacilibyście za strój pułkownika Sandersa? Jeden z Japończyków był w stanie dać za ubranie blisko 22 tysiące dolarów. Strój został wystawiony na aukcję razem z muchą, którą wcześniej nosił sam pułkownik. Masao Watanabe, czyli człowiek, który wygrał licytację, był na tyle pewny tego, że chce strój posiąść, że zapłacił za niego 21 510 dolarów. W sumie nic dziwnego, to był zakup świadomy. W końcu jest on prezesem i dyrektorem generalnym KFC w Japonii. Całą sprawę skomentował tak. Każde dziecko w Japonii zna oblicze pułkownika Sandersa i jego mundur. Więc być może tym zakupem spełnił on swoje marzenie z dzieciństwa. Znacie Pita Hermana? Nie? A jest on prawie tak samo ważny jak pułkownik Sanders dla historii KFC. Przechodząc przez Salt Lake City w 1952 roku Sanders spotkał człowieka o imieniu Pete, który posiadał przepis na burgera o nazwie The Drop-In. Sanders przekonał Hermana, aby został jego pierwszym franczyzobiorcą, czyli osobą, która otworzy restaurację pod szyldem KFC. W ciągu najbliższych kilku lat Herman i Sanders wspólnie opracowywali system franczyzowy, który później przyniósł sukces. Herman również przyczynił się do kilku legendarnych pomysłów. Rozwoju kubełka KFC w 1957 roku oraz wcześniej wspomnianego motta It's finger licking. Pete rozpoczął działalność restauracji KFC w ponad 200 lokalizacjach, które znajdowały się w 4 stanach na terenie USA. Pomimo, że receptura KFC jest nieznana, na rynku znajduje się godny substytut od Mario K. Spices, znany jako 9090X. Wiele źródeł zgadza się, że smaku 9090X nie da się odróżnić od oryginalnej mieszanki KFC. Skąd w takim razie wzięła się receptura? Harlan Sanders zwrócił się do Billa Summersa z Marion Key, aby odtworzyli mieszankę 11 ziół i przypraw i polecili ją franczyzobiorcom. Niestety, po śmierci Sandersa w 1982 roku spółka nie mogła sprzedawać tej mieszanki żadnemu franchisingowi KFC. Dziś butelkę znajdziecie na rynku za zaledwie 22 dolary. Słynny obecnie kubełek KFC nie znajdował się w menu restauracji, gdy ta rozpoczynała swoją działalność. Zmieniło się to dopiero w 1957 roku, czyli prawie 27 lat po otwarciu oryginalnej restauracji. Przed wprowadzeniem kubełka można było jedynie kupić kawałki kurczaka.
Słynne wiaderko zostało utworzone przez, uwaga, wcześniej wspomnianego Pita Hermana, a sam kubełek w 1957 roku obejmował jedynie 14 kawałków kurczaka, 5 bułek i piwo. Słynna postać KFC, czyli pułkownik Sanders, tak naprawdę nigdy nie był pułkownikiem. Owszem, służył on w wojsku, ale nigdy nie doszedł do tak wysokiej rangi. Według oficjalnej strony internetowej poświęconej historii KFC, popularność kurczaka podniosła status gubernatora stanu Kentucky, Robiego Lafona, na tyle, że ten w 1935 roku uczynił go pułkownikiem honorowym za wkład, jaki Sanders włożył w kuchnię państwową. W Wigilię wszyscy zasiadamy do stołu, by zjeść smacznego karpia. W Japonii jednak wygląda to nieco inaczej. W 1970 roku otwarto tam pierwszą restaurację KFC. Menadżerowie zauważyli fakt, że w Japonii Boże Narodzenie nie jest świętem narodowym, a więc zdecydowali się na mocną kampanię reklamową. I tak oto w 1974 roku KFC rozpoczęło swój rajd z hasłem Kentucky w Boże Narodzenie. Kampania okazała się na tyle skuteczna, że zapoczątkowała tradycję narodową. Do dziś japońskie rodziny zamawiają kubełek pod nazwą Christmas Chicken z wyprzedzeniem na kilka godzin. Ach, ta panierka z KFC jest tak smaczna, że nawet nie chroni jej żaden patent. Wydawać by się mogło, że jest na tyle ważna, że powinna być opatentowana. Niestety, uzyskanie patentu wiązałoby się z koniecznością zdradzenia przepisu kolejnym osobom, na przykład notariuszom czy prawnikom. Poza tym patent kiedyś może wygasnąć, dlatego KFC nie ryzykuje i trzyma przepis we wcześniej wspomnianym sejfie. I to na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało i zostawicie te 10 tysięcy łapek w górę. Pamiętajcie również, że nagrałem odcinek o McDonaldzie, dlatego kliknijcie sobie teraz, albo jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie w mój awatar, subskrybuj i zaznaczcie dzwonek, by otrzymywać powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!